I co to jest hipnoza? No, hipnoza pomaga, to jest, jeśli chodzi o moją pracę hipnoterapeuty, ja pomagam innym, bo każda hipnoza jest autohipnozą, czyli ja jestem tylko przewodnikiem i przez to, jak mówię do danej osoby, dana osoba sama się wprowadza w trans. W trakcie porodu dzieje się to automatycznie i naturalnie. Ale też taki stan transowy może być wywołany poprzez na przykład zanudzenie kogoś do tego, opowiedzenie jakiejś historii, rozpoczęcie jakiejś historii, niedokończenie jej, potem opowiedzenie kolejnej historii i umysł świadomy, czyli nasza logika, wycofuje się i wpadamy w taki stan jakby śnienia na jawie, rozmarzenia, myślenia o niebieskich migdałach. Kiedy trochę jesteśmy na zewnątrz, a trochę jesteśmy w środku, czasami nie widzimy wszystkiego tego, nie jesteśmy świadomi, ale z drugiej strony jesteśmy. To jest stan takiego rozmarzenia. I wtedy nasz wewnętrzny umysł, czyli podświadomość, jest otwarta na sugestie. Tak jak wspomniałam o tej niemieckiej położnej, kiedy jej sugestia bezpośrednio weszła do mojego ciała, od razu wszystkie funkcje zaczęły w ten sposób funkcjonować. Więc hipnoterapeuta wykorzystuje ten stan do tego, żeby jakieś pozytywne sugestie przekazać klientowi. Czyli jeżeli kto przychodzi do hipnoterapeuty? Do hipnoterapeuty przychodzą osoby, które mają nawyki i zachowania i powtarzają rzeczy w swoim życiu, których nie chcą powtarzać, nie chcą czegoś robić. Nie chcą palić marihuany, nie chcą pić, nie chcą się objadać słodyczami, nie chcą obgryzać paznokci i wiedzą, że to dla nie chcą palić, nie chcą tego robić, ale dalej to robią. Dlatego, że podświadomość stworzyła jakiś, nazwijmy to, folder. Jeżeli moglibyśmy podświadomość porównać na przykład do laptopa, to na tym pulpicie są różne foldery, nazwijmy je nawykami. I tam się zapisują te nasze nawyki. I wszystko się dzieje automatycznie. I nawet chcemy skasować ten folder jakoś z paleniem, czy z obgryzaniem paznokci, czy z piciem. Ale to się nie dzieje. Chcemy tego, ale to się nie dzieje, dlatego że to już weszło do podświadomości i dzieje się automatycznie i jest często też z tego jakaś korzyść. Więc to, co się dzieje w trakcie porodu, że kobiety naturalnie wchodzą w ten trans, to hipnoterapeuta pomaga klientowi wejść w ten Głębiej, trans. prawda? Tak, Jeszcze głębiej, prawda? tak. Czy trans może Poprzez zanudzenie go. spowodować zanudzenie? Czyli czy ten trans może spowodować to, że mniej będzie bolało na przykład? Dlaczego odczuwamy coś w ciele? Czyli ja wam dam taki przykład, jak dokonałam jednej z najlepszych inwestycji w swoim życiu, czyli zainwestowałam w laserowe usuwanie owłosienia na nogach. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. Aczkolwiek to nie było bardzo ciekawe doświadczenie. Natomiast typowo właśnie stosowałam wtedy hipnozę, sama na sobie, autohipnozę. Czyli pomimo tego, że ten laser jest tak parzący, punktowo dotyka miejsc na nogach, prawda? Punktowo i to parzy, pomimo tego, że jakiś tam nawiew chłodnego powietrza jest, ale to parzy, to nie jest przyjemne doświadczenie. Nawet kiedy sobie siebie wizualizujesz, że jesteś na plaży i wyglądasz jak bogini. Mimo wszystko to czujesz to, co czujesz na ciele. To takie ukłucia jakby zapałki palące się, czy przygasające, jeżeli tak to mogę opisać, pomimo tego chłodnego nawiewu. Ale jak tutaj działa hipnoza? Jak odczuwamy coś w ciele? Czyli ja sobie wtedy wizualizowałam, że całe moje nogi w trakcie dokładnie tych 10 zabiegów, leśni, tych 10 zabiegów, że moje nogi są w wannie pełnej takiej chłodnej, zimnej wody i kostki lodu o siebie uderzają i również uderzają o moje nogi. I ja prawie tego lasera nie czułam. To jest typowa autohipnoza. Okej. I potęgowałam tą wizję, czyli jak odczuwamy coś w ciele. Najpierw mamy mentalny obraz czegoś, czyli mamy tą wizję, czyli gdzieś tutaj w umyśle, wokół umysłu, widzimy siebie. Później angażujemy się w to emocjonalnie, to się wkręcamy się w ten film, jesteśmy w tym filmie. Im bardziej to jest realistyczne, tym bardziej ciało to w siebie przyjmuje. Moje nogi się stawały takie bez czucia do tego stopnia. Okej, czyli Czyli to wychodzi jest na to, absolutnie że... możliwe. Przede wszystkim hipnoza ma swoje podłoże w środowisku medycznym. Hipnoza jest nauką, ona się wywodzi ze środowiska medycznego. Ludzie używali hipnozy po to, żeby zmniejszyć krwawienie w trakcie operacji. Także hipnoza ma typowo korzenie medyczne. Także to jest nauka. Uspokoić Tego człowieka, funkcjonuje. żeby spadło mu ciśnienie, ergo nie powodować krwawienia, tak? Wprowadzić pewien stan transu, kiedy jeszcze nie był chloroform wymyślony, który był do operacji, na przykład w czasach Mesmera,
czyli 1750-60 rok, to używano do operacji, ponieważ zauważono, że kiedy robiono tak zwane stroking, czyli rękami jakby głaskano, takie głaskanie, jak wykonuje się takie ruchy nad ciałem, to osoba wpada w trans i wtedy funkcje życiowe jakoś bardziej naturalnie się toczą i wtedy w trakcie operacji było wiele dni wykrwawiania się na śmierć, te rany się szybciej goiły, poprzez to, że ten organizm był taki wycieszony, także hipnoza nie jest mistyczna, ona się typowo ze środowiska lekarskiego wywodzi.